Dzień dobry, Adam Kania, Fundacja Polskie Veto. Drodzy Państwo, na co dzień fundacja nasza zajmuje się pomocą obywatelom, pomocą osobom, naszym rodakom w zderzeniu się właśnie z rzeczywistością systemową, którą Państwo tworzycie tutaj w budynkach i gmachach sejmowych, bo tak, rzeczywiście wiele przepisów prawa, które dotyczą obywatela na co dzień, okazują się być bardzo szkodliwymi zapisami. Ta dzisiejsza ustawa także jest takim szkodliwym dokumentem. Chciałbym w kilku słowach uzasadnić nasze stanowisko, ponieważ uważamy, że bardzo dużym zagrożeniem jest zapisy tej ustawy dla przeciętnego obywatela. Dla usystematyzowania chciałbym, żebyśmy Państwo sobie przypomnieli artykuł 4 Konstytucji, który mówi o tym, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. To naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, z podkreśleniem na ostatnie słowo bezpośrednio. Drodzy Państwo, ta ustawa w odniesieniu do projektu ustawy, która ma zmienić prawo geologiczne i górnicze, ta ustawa oczywiście w sposób rażący narusza kilkanaście artykułów Konstytucji, ale pozwolę sobie tylko 4 przytoczyć. Pierwszy artykuł w taki sposób, że dobro wspólne obywateli zawłaszcza się przez jednostkowe decyzje głównego geologa kraju o sposobie przeznaczenia dobra wspólnego. Artykuł 2 zostaje naruszony w taki sposób, że łamana jest zasada sprawiedliwości społecznej przez przyjęcie i zabór dóbr społeczeństwa z jego szkodą dla osiągnięcia korzyści wąskiej grupy osób udzielających koncesji i strzegących poprzez ochronę złóż kopalin dla obecnie nieznanych lub być może znanych dla geologa głównego kraju przedsiębiorców. Artykuł 4, o którym wspomniałem wcześniej, projekt zmian wyklucza władzę zwierzchnią z procesu koncesyjnego, którym jest naród, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 5 łamany jest w taki sposób, że łamana jest zasada bezpieczeństwa obywateli, do których należy własność schronienia, bezpieczeństwo socjalne, żywnościowe, których może pozbawić ustawa właśnie prawo geologiczne i górnicze, wzmocnione przez wprowadzenie zmian w tym projekcie. Drodzy Państwo, w związku z tym my jako Fundacja Polskie Veto chcemy zapytać w 3 krótkich pytaniach o to, czy w związku z niedookreśleniem zwrotu złoża kopalin strategicznych, dla kogo strategicznych, chcielibyśmy wiedzieć, dla kogo one są strategicznych, przez kogo określane są jako strategiczne, w oparciu o jakie kryteria ocen, przepraszam Państwa, czy ja Państwu przeszkadzam? Zadawając pytania poważnie. Jesteśmy poważnymi, dorosłymi ludźmi, ten pan zadaje pytania i ja bym chciała uzyskać odpowiedź, ale ja bym ale szanowni państwo, ja bardzo proszę, nie prowadźmy w takiej dyskusji. Pan ma głos, proszę o kontynuowanie, a państwa proszę o uwagę. Panie pośle, jak nie mam, to pan jest gościem w naszym budynku za nasze podatki. Panie pośle, przepraszam, proszę kontynuować swoją wypowiedź. Państwa proszę o cierpliwość. No, bardzo proszę. Druk sejmowy 3238 skierowany do pierwszego czytania w tejże komisji. Pytanie, dla jakich przyszłych podmiotów wyjmuje się z możliwości zabudowy kubaturowej, infrastrukturalnej obszary nad złożami ocenionymi jako strategiczne? Na jaki okres czasu czy limit czasowy, czy w ogóle brany jest pod uwagę? Pytanie numer 2. Jeśli strategiczne złoża kopalin mają mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, dlaczego w projekcie zmian nie ma zapisu wyłączności eksploatacji tych złóż przez polskie podmioty, aby zapewnić profity z eksploatacji polskiej gospodarce? I drodzy Państwo, 3 pytanie. W związku z tym, że projekt zmian jest niezgodny z wieloma artykułami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wykazuje cechy zamachu stanu na ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, należałoby go skierować przed konsultacjami do
ze samorządowcami do oceny Biura Legislacyjnego, z czego w międzyczasie sprawdziłem, Biuro Legislacji Sejmu także negatywnie wypowiada się na temat, drodzy Państwo, waszego projektu, więc wasza jednostka prawna także nie zostawia suchej nitki na tym projekcie. W związku z powyższym pytanie, dlaczego pomimo tego jest takie duże ciśnienie na zmianę tego prawa geologicznego i górniczego? I w następstwie, dlaczego do konsultacji ze wszystkimi właścicielami gruntów wraz z naniesionymi na nich, zlokalizowanymi na nich złoża kopalin wymienionych w artykule 10 ustawy PGG, włączając obszar głównych zbiorników wod podziemnych, o których właśnie mówię w tym artykule. Mam za sobą trzy mapki, drodzy Państwo. To są trzy mapki, które pokazują złoża naturalne w Polsce. Jeżeli nałożymy ze sobą te trzy mapki, czyli złoża CO2 i złoża wód podziemnych oraz wszystkie inne złoża kopalniane i mineralne i metali szlachetnych i strategicznych, to obszar wyłączony z ewentualnej rozbudowy czy ewentualnego użytkowania dla przeciętnego kowalskiego obywatela suwerena, który państwa tutaj wybrał na te stanowiska, dotyczyłaby 2/3 obszaru kraju. Gdyby państwo mieli wątpliwości, czy mówię prawdę, zachęcam do przejrzenia moich mapek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to bardzo rzeczywiście.